liczmy się z tym, że żadnych rozsądnych programów tak naprawdę gospodarczych i tak dalej, to my w tej chwili nie usłyszymy od nikogo. Żaden z tych programów, które są ogłoszone, no, każdy jest właściwie pewnym oszustwem. Profesor Witold Orłowski, ekonomista, Akademia Finansów i Biznesu Wistula, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, panie profesorze. Dobry. Podoba się panu kampania wyborcza? A komuś się podoba, no może samym niektórym uczestnikom tak, natomiast no, jest to, no, nawet te zdjęcia, które przed chwilą były. Ja bym powiedział tak, no mimo wszystko parę lat temu jeszcze człowiek sobie nie wyobrażał, że tacie sceny mogą się dziać w Polsce. To Białoruś może była takim miejscem, gdzie takie rzeczy były, natomiast nie Polska. Ja oczywiście nie przesadzam tutaj z ocenami, to nie chodzi o to, że nie wiem, policja bije posłów opozycji czy coś takiego, ale sposób zachowania policji, która ewidentnie bierze udział w grze politycznej, no mieliśmy wrażenie, przynajmniej część funkcjonariuszy, mieliśmy wrażenie, że żyjemy w kraju, gdzie policja to jest służba przede wszystkim, a nie służba u konkretnego polityka, tylko służba w stosunku do społeczeństwa. Panie profesorze, tutaj rozmawialiśmy sobie, dywagowaliśmy na temat tego, czy Konfederacja z Koalicją Obywatelską po wyborach zawrze koalicję wyborczą. Zdaniem pana jest to prawdopodobny scenariusz? Nie wiem, czy prawdopodobny, ale na pewno bym go nie wykluczał. Tu trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Otóż naprawdę wygląda na to, że te wybory to nie są wybory w sprawie programu gospodarczego i nawet w ogóle w sprawie programu. Są oczywiście takie wybory, no albo opozycja, która odsunie od władzy PiS, albo PiS, który utrzyma się przy władzy, przy czym mam wrażenie, że Konfederacja zajmuje takie stanowisko obrotowego, czyli tego, który albo jednej stronie może pomóc, albo drugiej, w zależności od tego, co będzie zaoferowane, przecież też w zależności od tego, jaki będzie wynik, no bo wiadomo, że to ta rola będzie zależała od tego, jak, no ale bardzo prawdopodobny jest taki wynik, w którym ta obrotowa rola się będzie dobrze sprawdzała. I myślę, że krótko mówiąc, liczmy się z tym, że żadnych rozsądnych programów tak naprawdę gospodarczych i tak dalej, to my w tej chwili nie usłyszymy od nikogo. To jest walka po prostu o to, kto przejmie władzę i powiedzmy, że w jakiś tam sposób czy uporządkuje, czy nie, instytucje publiczne, czy dalej będzie je zawłaszczać. Natomiast konieczność radzenia sobie w gospodarce z tymi wszystkimi problemami, które już narosły i których jeszcze nawet nie widzimy w pełnej skali, bo one dopiero będą się ujawniać, no to jest coś, z czym po prostu rządzący, niezależnie od tego, kto będzie rządzić, będzie się musiał zmierzyć za rok, dwa, trzy. I tu nikt pewnie do końca nie wie nawet, z czym to będzie się wiązało, więc powiedziałem już, to są wybory o to, kto przejmie władzę w tym momencie, a nie wybory o to, który program będzie realizowany. Strasznie. Żaden program nie jest, żeby od razu powiedzieć, żaden z tych programów, które są ogłoszone, no każdy jest właściwie pewnym oszustwem. To znaczy, jeśli, no dobrze, PiS-u program, będziemy dawać więcej, wydawać więcej nie będzie, no to jest tyle oszustwo, że to nie mówi, będziemy dawać, a inflacja będzie wam to zjadać. Program z kolei opozycji, która mówi, my też niczego nie zabierzemy, a uporządkujemy gospodarkę, no też nie jest do końca prawdziwy, bo żeby uporządkować gospodarkę, no to w oczywisty sposób nie da się kontynuować tej takiej polityki jak w tej chwili. Czyli nikt nie mówi do końca prawdy, no a widać, że społeczeństwo polskie nie chce słuchać prawdy po prostu. Znaczy to nie miejmy pretensji do polityków. No, najwyraźniej społeczeństwo nie chce słuchać prawdy, znaczy chce słuchać no takiej powiedzmy w najlepszym razie półprawdy. To jest bardzo pesymistyczne, co pan mówi. Oczywiście wiadomo, że celem władzy jest władza i że większość wyborców jednak w te programy wyborcze nie wczytuje się specjalnie szczegółowo. Niemniej jednak byliśmy przyzwyczajeni przynajmniej przez jakiś czas do tego, że partie czy koalicje, które idą do władzy, nie chcą tylko sprawować władzy, ale chcą wprowadzać jakieś swoje
porządki, chcą coś zmieniać, naprawiać, porządkować. To, co pan mówi, brzmi bardzo, bardzo niepokojąco. Czy pan sobie wyobraża sytuację, w której opozycja dochodzi do władzy, taka szeroka opozycja, bo Koalicja Obywatelska nic na to nie wskazuje, żeby miała zdobyć większość mandatów w Sejmie, czyli tych 230 plus co najmniej jeden, więc jeżeli opozycja przejmie władzę, to będzie to jakaś koalicja, nie wiemy jaka. I po tych dziesiątkach czy setkach obietnic wyborczych, które padły po tej licytacji na te obietnice, trzeba będzie zacząć te obietnice w życie wprowadzać albo mówić ludziom, że ich się wprowadzić nie da, bo jednak na koniec dnia jest Excel, są przychody, są wydatki i to jest brutalna ekonomia. Nie, ja myślę, że obietnice to będą spełnione. No w końcu nawet ta lekcja, którą dał wszystkim PiS w ciągu ostatnich 7 lat, jak bardzo się przywiązuje do siebie wyborców, jeśli się jednak wypełni obietnice. Wszystko jedno, jakie są konsekwencje tych obietnic, ale ci, którzy bezpośrednio, którym coś obiecano i dostają, są wierni. Więc ja myślę, że obietnice będą spełnione. To, o czym ja mówiłem, to fakt, że polska gospodarka jest naprawdę w stanie nie najlepszym i zmierza w stronę nie najlepszą. Ja nie mówię, że to jest jakaś, grozi nam katastrofa, ale takie ugrzęźnięcie z wysoką inflacją i to na lata być może, nie wcale na miesiące. Tu pan prezes Glapiński oczywiście nam bajki zupełnie opowiada o inflacji, która sama będzie spadała do 2% czy 3%. Rząd, który będzie musiał ten budżet inaczej trochę traktować, już biorąc te wydatki, które są. No, krótko mówiąc, trzeba będzie coś jeszcze robić poza wypełnieniem zobowiązań. I po prostu nikt nie bardzo ma ochotę mówić, co to będzie. No wiadomo, że jeśli inflacja się zwalcza, no to oznacza zupełnie inną politykę Narodowego Banku Polskiego. To nie jest w gestii rządu, to nie jest w gestii polityków, ale wiadomo, że elementem uzdrowienia gospodarki no, musi być bardziej zdecydowana polityka banku centralnego. W tej chwili abstrahuję od tego, że bank nie jest wybierany. W tej chwili, że to, jak to będzie dalej, to zobaczymy. Ale w każdym razie, jeśli mówimy o tym, że trzeba będzie gospodarkę stabilizować, no to oczywiście tego żaden program nie wspomina. Nie wspomina o tym ani program PiS, ani program Platformy czy Koalicji Obywatelskiej. Nie wspomina oczywiście program Lewicy, nie wspomina program Konfederacji. Wszyscy mówią, troszeczkę tak wybierają z tej mieszanki, która będzie, a mieszanka to jest trochę słodyczy i dużo gorzkich pigułek. To wybierają tylko te słodkie i o nich mówią. Nie chcę oceniać, kto jest temu winny, bo nie da się ukryć, że mam wrażenie, że w ciągu ostatnich kilku lat jakość polskiej polityki to dramatycznie się jednak obniżyła. Znaczy właśnie taka uczciwość polskiej polityki. Mówienie rzeczywiście, co się stanie i jakie są plany działania. I że wszyscy się nauczyli, że no trudno, ludzie chcą być nawet tak lekko oszukiwani, chcą dostać tylko obietnice słodyczy, no a potem no, sytuacja prawdopodobnie zmusi do tego, że będą musieli zaakceptować też te gorzkie pigułki, które będą musiały być zaakceptowane, zwłaszcza wtedy, kiedy ludzie już odczują, że rzeczywiście dalej tak gospodarka nie będzie się rozwijać, że ten rzekomy cud, który mamy od kilku lat, to jest taki cud na kredyt, który się tak czy owak już kończyłby. A obecnie no, jeszcze troszeczkę więcej kredytu zaciągane wraz z nowymi obietnicami. No, oczywiście część tego wzrostu tego kredytu no, to jest kredyt na zakup uzbrojenia i tak dalej. To ja też wyraźnie chcę powiedzieć, że to, że sytuacja nasza gospodarcza jest w tej chwili no, drastycznie się pogarsza, chociaż jeszcze nie widzimy tego, to nie jest tylko wina złych decyzji. To jest również częściowo oczywiście sytuacja, która jest wokół nas, no to, że musimy na pewnie kilkaset miliardów złotych dodatkowych kredytów zaciągnąć na zakup uzbrojenia w Korei, w Stanach Zjednoczonych, no to pewnie większość z nas powie koniec końców, no jak trzeba, to trzeba. Natomiast to są rzeczy, które rządzący na przykład starannie ukrywają przed nami, no do tego stopnia, że jak pan redaktor pamięta,
o tym, że zaciągnęliśmy kredyt w Korei na chyba 200 miliardów złotych. Znaczy jeszcze nie zaciągnęliśmy. No, gigantyczny. Znaczy tak, że mamy zamiar, to się przypadkiem polscy dziennikarze dowiedzieli z koreańskiej prasy, bo nasz rząd nie był łaskaw poinformować w ogóle, że coś takiego planuje. Na ile są zaciągane kredyty w Stanach Zjednoczonych? Część już zaciągnięta, część dopiero negocjowana. Też nie wiemy, ale są to na pewno setki miliardów złotych. To ekonomista musi powiedzieć, jeśli nasze wojsko uważa, że to są niezbędne zakupy, no to muszą być zrobione oczywiście. Natomiast polityka gospodarcza ma obowiązek informować o tym, co się dzieje, po to, żeby ludzie choćby mogli zorientować się, w jakiej sytuacji są polskie finanse, a nie słuchać bełkotu na temat tego, że rzekomo mamy świetną sytuację, a jeszcze przez faktycznie fałszowanie, powiedzmy nie fałszując liczby, ale metodę fałszując, przez fałszowanie statystyk opowiadać nam, że tak naprawdę to mamy prawie że nadwyżkę w budżecie. To są tak jawne kpiny z rzeczywistości. Nie wiem, jak naiwni ludzie mogą w coś takiego uwierzyć. Panie profesorze, wspomniał pan o polityce banku centralnego i o tym, że jeżeli ta polityka nie będzie zdecydowana, to nie mamy szansy na obniżenie inflacji. W tej chwili ta inflacja sierpniowa, to są ostatnie dane, wynosi 10%. Przypomnijmy naszym widzom, że cel inflacyjny to jest plus 2,5% plus minus 1 punkt procentowy, więc do tego celu inflacyjnego daleko, daleko. Czy pan został mocno zaskoczony tym, że Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe aż o 75 punktów bazowych? To jest pytanie złożone, bo na pytanie, czy byłem zaskoczony tym, że Rada obniżyła, mimo że nie było żadnych podstaw do tego, odpowiedź mi oczywiście, że nie byłem zaskoczony. Byłem prawie pewny, że Rada obniży stopy, mimo że nie ma podstaw do tego. Natomiast zaskoczyła wszystkich skala tej obniżki, bo jednak wszyscy ekonomiści mówili sobie coś takiego. No rozumiemy, że z powodów politycznych Rada, która w większości jest nominowana przez obecną większość rządzącą, no z wdzięczności obniży stopy, żeby przed wyborami pomóc rządowi. Ale jednocześnie właśnie wszyscy, taka powszechna wśród ekonomistów, ekspertów ocena była, że no ponieważ Rada chyba przecież wie, że w tym momencie w ogóle nie należałoby obniżyć, no to obniży bardzo niewiele, tak żeby rządowi pomóc, ale ma jak najmniejszym negatywnym efektem. I zaskoczyła nas skala w związku z tym tej obniżki. Jeszcze notabene spodziewam się kolejnej obniżki na początku października, która też nie ma prawa mieć miejsca. Jak pan mówi o inflacji, czy będzie spadać? Nie spadać inflacja oczywiście, nie ceny spadać, tylko tempo wzrostu cen. To powiem, oczywiście, że jeszcze przez najbliższy miesiąc czy dwa będzie się obniżać. Pewnie podejrzewam, że to jakieś 8-9%. Choćby dlatego, że Orlen, który przez prawie rok utrzymywał zawyżone, przynajmniej o złotówkę zawyżone ceny paliwa, teraz przed wyborami, no znowuż zadajmy sobie pytanie dlaczego, pewnie obniży. Myślę, przynajmniej o 50 groszy będzie obniżać jeszcze ceny paliw. To jest oczywiście jawna manipulacja cenami i to utrzymywanie zawyżonych cen przez wiele miesięcy i to w tej chwili obniżanie. No ale tak. Wyjaśnijmy tylko, że ceny baryłki ropy są w tej chwili rekordowo wysokie, jeżeli chodzi o ten rok. No i złoty jest... Znaczy rosną w dodatku. Od dwóch miesięcy rosną, w związku z tym gdyby... No i złoty jest, bardzo słaby. Tak, gdyby ceny Orlenu były takie, jak rzeczywiście sytuacja rynkowa wymagałaby na przykład w lipcu, no to Orlen powinien już dawno podnosić ceny paliw. Natomiast Orlen obniża po okresie, po prawie roku, no gigantycznych zysków i sytuacji, w której ceny w całej Europie spadały, a w Polsce utrzymywały się cały czas na poziomie przedwojennym. Oczywiście dla przypomnienia, Orlen jest w Polsce, wbrew temu, co czasem spółka twierdzi, jest faktycznym monopolistą dyktującym ceny paliw, dlatego że wszystkie inne, my widzimy różne stacje, ale te wszystkie stacje zaopatrują się w benzynę z rafinerii Orlenu, w związku z tym tak naprawdę ceny dyktuje Orlen. Tylko mogą mieć różnice w marżach nieduże między różnymi stacjami, a tak naprawdę to są ceny. Także no, znowuż mamy ten wpływ polityki ewidentny na to.
To spowoduje, że oczywiście jeszcze inflacja nam się może przez miesiąc czy dwa obniżać. Natomiast myślę, że potem w najlepszym razie się ustabilizuje na tym poziomie 8%, albo nawet zacznie wzrastać z powrotem, tyle, że to już będzie po wyborach. Właśnie. Chciałem zadać pytanie o to potem, bo niektórzy, i wcale nie jest ich tak mało, mówią, że pierwsze kwartały przyszłego roku to może być odbicie inflacyjne i to nie w dół, a w górę. To jest prawdopodobny scenariusz? Tak, bardzo prawdopodobne, przy czym ja jestem bardziej pesymistyczny, bo ja uważam, że to może nastąpić to odbicie już w końcu tego roku. Część ekonomistów mówi, że to jeszcze przez pół roku będzie inflacja się obniżać. Coraz mniej oczywiście, te spadki będą coraz mniejsze, ale jednak. No i potem dopiero zacznie wzrastać. Ja uważam, że bardzo prawdopodobne stać się scenariusz, że właśnie we wrześniu jeszcze spadnie, no przed wyborami właśnie. To proszę zwrócić uwagę, że ceny paliw to bezpośrednio po prostu wpływają na inflację. Jeśli Orlen obniży o te 10% ceny paliw, na przykład o złotówkę, czy o 50 groszy, czy nawet więcej, to tak o punkt procentowy obniży nam inflację, no ale potem Orlen prawdopodobnie zacznie na nowo ceny paliw podwyższać już, jak wybory miną. W związku z tym ja uważam, że już gdzieś w grudniu będziemy mieli z powrotem inflację na poziomie pewnie 9%, a może i więcej. No zobaczymy, troszkę zależy od tego, czy pan wspomniał, od cen ropy naftowej na świecie, ale póki co to czy w takim scenariuszu, takim jak w tej chwili się rysuje, no to raczej bliżej 10% inflacji niż 8%. Tak czy owak, inflacja za wysoka i nie spadająca dalej. Nie spadająca bez, dopóki NBP i rząd nie podejmą rzeczywistej polityki antyinflacyjnej, a takiej polityki w Polsce jak do tej pory nie stosują. A cel inflacyjny kiedy się uda osiągnąć? Niektórzy mówią, że ta obniżka stóp spowoduje, że dojście do celu inflacyjnego znakomicie się wydłuży. No i jeśli tak długo nie będzie prowadzona polityka rzeczywista antyinflacyjna, to inflacja sobie może po wiek wieków trwać na poziomie na przykład 10%. To ona sama nie spadnie nam. Także na pytanie kiedy, no to jest odpowiedź, no dobrze, no to właśnie zależy od tego, kiedy będzie sensowna polityka antyinflacyjna, zarówno przez Bank Narodowy, jak przez rząd, dlatego że to są dwie polityki, które muszą się wspierać wzajemnie. Polityka finansowa rządu i banku centralnego i tylko wtedy są skuteczne. My mamy w tej chwili sytuację, w której Narodowy Bank Polski, no do czasu tej podwyżki, tej obniżki, przepraszam, stóp procentowych, pomyliłem się jak premier Morawiecki wczoraj, do czasu obniżki, no niechętnie, ale jakąś tam politykę antyinflacyjną stosował, niespecjalnie ostrą, ale jednak. Natomiast w tym samym czasie rząd stosował dokładnie odwrotną politykę i dlatego ta inflacja nam, tak zwana inflacja bazowa, oczekiwania inflacyjne, wzrost płac, nam to wcale nie spadało. Przecież płace rosną w tempie 12% nominalnie. No, o czym to świadczy? O tym, że ludzie nie wierzą po prostu w to, że inflacja będzie wynosiła 3, czy 4, czy 5%. No, są przekonani, że inflacja będzie wynosiła 10%. A inflacja to jest takie dziwne zwierzę, że jak płace rosną w tempie tam 10-12%, no to ceny, zwłaszcza na przykład w usługach, też będą o tyle rosły, bo rosną koszty. To się tak ładnie nazywa zakotwiczeniem i rzeczywiście jak patrzymy na te badania, to wiara w Polaków w to, że inflacja zacznie szybko i bardzo spadać, jest niewielka. Panie profesorze, zaczynaliśmy pierwszą część programu od stosunków polsko-ukraińskich i od tego konfliktu, który najpierw się sączył, a w tej chwili w zasadzie już eksplodował i nie dotyczy on tylko i wyłącznie eksportu, importu zbóż, owoców miękkich i polskich owoców na rynek ukraiński. Ta dzisiejsza wypowiedź prezydenta Zełenskiego jest trochę jak walnięcie obuchem w głowę po tych ponad 500 dniach wspierania Ukrainy. Czy pan jest zaskoczony tym, że w zasadzie w tej chwili wszystkie formacje polityczne zaczęły mówić w sprawie Ukrainy i w sprawie uchodźców językiem Konfederacji? Nie. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że musimy rozdzielić dwa zjawiska. I to zarówno najpierw o Ukrainie, potem o uchodźcach. Jeśli chodzi o Ukrainę, to rozdzielmy pomoc dla Ukrainy, wsparcie od
sprawy zboża, za którą całkowitą odpowiedzialność za kryzys ponosi nieudolność polskich urzędników. Nieudolność, bądź więcej niż nieudolność, bo zwraca uwagę ten cały czas opór rządu, który nie chce pokazać, jakie firmy zarobiły na nielegalnej sprzedaży w Polsce zboża ukraińskiego i czyj lobbying spowodował pojawienie się tak zwanego zboża technicznego, którego, jak mówią specjaliści, w ogóle w nomenklaturze polskiej nie było, a było takim wytrychem do tego, że można było w Polsce sprzedawać zboże, które nie miało prawa być w Polsce sprzedawane, które wjeżdżało do Polski po to, żeby tylko tranzytem dotrzeć do portów i wyjechać. Czyli mamy sprawę, która jest tak naprawdę, no nie wiem, czy aferą, czy tylko nieudolnością, która rzutuje na całą sytuację, na całe relacje Polski z Ukrainą, bardzo niedobrze rzutuje. A jeśli chodzi o imigrantów, no znowuż mamy mur na granicy, te 2000 powstrzymanych imigrantów, których referendum jest w sprawie tego, że 2000, i mamy aferę gigantyczną, taką monstrualną aferę wizową polegającą na prawdopodobnie sprzedawaniu polskich wiz. No nie wiemy jeszcze, nie mamy potwierdzenia, zobaczymy co na przykład powiedzą kontrolerzy NIK-u, ale no, wygląda na to, że za wiedzą, no oczywiście nie rządu, tylko skorumpowanych urzędników, można się domyślać, że tak jest, bo oczywiście jeśli, żeby dodać do tej afery, jeśli minister mówi, no nie ma żadnej afery, bo przecież służby na 2 miliony wiz tylko 200 odkryły nieprawidłowo przyznanych. Boże miłosierny, proszę sobie przypomnieć, Amerykanie odrzucali 10% polskich wniosków wizowych w normalnych warunkach, czyli jeśli służby po przebadaniu 2 milionów wiz znalazły 200 przypadków wątpliwych, to znaczy, że tam po prostu nikt niczego nie badał. No i znowu jest pytanie, dlaczego? Czyli mamy do czynienia z naprawdę jakąś gigantyczną aferą, o którą ja nie oskarżam rządu oczywiście. Rząd oskarżam tylko o nieudolność w tym momencie, o niekontrolowanie, bo nie ma wątpliwości, że to czyjaś prywatna przedsiębiorczość była, to sprzedawanie wiz uchodźcom. No i no, proszę się nie dziwić, że z jednej strony jest konflikt o to, czy właśnie uchodźców, prawdziwych uchodźców Polska powinna przyjmować, czy nie, czy powinna ich odpychać, mówimy o paru tysiącach ludzi, a z drugiej strony nie ma cienia wątpliwości, że 2 miliony wiz wydanych, spośród których, no powiedzmy 500 000 poza Ukrainą i Białorusią, no bo to już uznajmy, że Ukraina, no to sytuacja wyjątkowa, to jasne, że tam wiele się mogło zdarzyć, ale tutaj o to nie ma nikt pretensji, ale 500 000 wiz wydanych pracowniczych, jak się wydaje, po prostu imigrantom, którzy no, znaleźli furtkę do kupowania wjazdu do Unii Europejskiej, do strefy Schengen, no to jest rzecz, która jest oburzająca i nie mieszajmy tych dwóch rzeczy. No. Tak, zresztą, jak powtarzam, ja nie winię o to rządu, ja to uważam tylko, że zaniedbanie ze strony instytucji państwowych, no właśnie takie służby, które przyglądają się imigrantom, widzą 500 000 wiz wydawanych do nistego, nizowego imigrantom z krajów Afryki i Azji Południowej i w ogóle nie sprawdzają, co z tym jest. No, ewidentnie nie sprawdzają, skoro tylko 200 przypadków znalazły jakichkolwiek wątpliwych, no, czy na 2 miliony wiz przyznanych. No więc to są po prostu dwie różne sprawy. Ogólnie sprawa imigracji i sprawa afery wizowej. Podobnie sprawa stosunków Polski z Ukrainą, gospodarczych, politycznych i sprawa znowuż prawdopodobnie jednak afery związanej i nieudolności związanej. Znowuż, do rządu mam pretensję o nieudolność, nie o aferę, no bo to oczywiście nie rząd kombinował ze sprzedażą na lewo zboża, które nie ma prawa być sprzedawane w Polsce, ale w jakiś sposób nie reagował na to, że to się działo masowo. 15 października odbędą się wybory, powstanie taki czy inny rząd i z tym bagażem tych doświadczeń z kampanii wyborczej przyjdzie nam żyć. Jak powinniśmy sobie, jak nowy rząd powinien ułożyć relacje z tą potężną diasporą ukraińską? Czy z punktu widzenia gospodarki to jest wartość dodana, czy to jest obciążenie? Znaczy ja chciałem powiedzieć tak, po pierwsze, Ukraina jest naszym sąsiadem. My przez stulecia, ostatnie przynajmniej 200 lat, marzyliśmy o tym, żeby mieć zaprzyjaźnionych sąsiadów. No przecież po to Piłsudski na Kijów wyruszał, nie po to, żeby wcielić Ukrainę do Polski, tylko żeby mieć zaprzyjaźnionego sąsiada
a nie Rosję jako sąsiada od wschodu. I jest, powiedzmy, dla Polski, niezależnie od wszystkich tam zbożowych spraw i tak dalej, no mamy historyczną szansę no takiego naprawdę pojednania, ale takiego na 200 lat pojednania między Polską i Ukrainą i stworzenia naprawdę przyjaźni, zapewnienia sobie, że mamy granicę z narodem naprawdę przyjaznym. I trzeba tę szansę umieć wykorzystać. W sensie gospodarczym, oczywiście, że w tej chwili ponosimy pewne koszty tego, ale pamiętajmy, że kiedyś, mam nadzieję, że niedługo już, zacznie się proces odbudowy Ukrainy. Jeśli Polska będzie przyjacielem, będzie widziana jako przyjaciel Ukrainy, to nasze firmy mogą zarobić miliardy na uczestnicząc w tym programie odbudowy, są finansowanym głównie przez kraje zamożniejsze od nas, przez Stany Zjednoczone, przez kraje zachodniej Europy. Jeśli dzisiaj z powodu, no właśnie, przedwyborczych gierek doprowadzimy do tego, że Ukraińcy zaczną uważać, że Polska jest krajem wrodzim, nie mówię, że to się już stało, ale znowuż nieudolność działania naszych, z tego punktu widzenia naszych władz jest wstrząsająca zupełnie. Znaczy zrobić, doprowadzić do tego, że prezydent Ukrainy mówi na temat Polski jakieś no nieprzyjemne rzeczy. Bardzo nieprzyjemne, ale panie profesorze, w takiej profesorze, sytuacji to było mistrzostwo świata. No. Tylko powiedzmy szczerze, że Ukraińcy ten konflikt też, albo może nie też, ale nawet przede wszystkim eskalują. Tak. I tutaj jest rzeczywiście, znaczy ja powiedziałem już, tu głównym problemem jest umiejętność działania. Jeśli nawet konflikt powstał, powiedziałem, prawdopodobnie przez jakąś tam aferę prywatnych osób, wcale nie przez złą wolę rządów, to trzeba przede wszystkim umieć ten konflikt rozwiązać. Zamiast tego, ze względu na wybory, nasz rząd wydaje się chcieć eskalować ten konflikt, pokazywać, jaki twardy jest. No wiadomo, że część wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo niechętna Ukraińcom. Część wyborców Konfederacji, czyli tych, na których również Prawo i Sprawiedliwość czyha, jest bardzo niechętna Ukraińcom. W związku z tym no najwyraźniej rządowi szkoda nie wykorzystać tego około politycznego złota. No prawdopodobnie to jest na zasadzie takiej, że no tak, dzisiaj robimy, ale przecież przejdą wybory, no to przecież to wszystko wróci do normy. Ukraińcy też nie powinni się tak zachowywać. Obie strony powinny po prostu, gdyby profesjonalnie działał nasz rząd, ukraiński rząd, to po prostu powinno się usiąść do stołu i postarać się rozwiązać ten problem, wyciszyć go maksymalnie, znaleźć rozwiązania satysfakcjonujące dla obu stron. To jest na pewno było możliwe i jest ogromną nieudolnością niezrobienia. Tak jak powiedziałem już, gramy o to, że możemy mieć zaprzyjaźnionego głęboko sąsiada na wieki i stracić to przez nieudolność, przez jakieś krycie aferek, jakieś tam paru firm sprzedających na lewo zboże, to naprawdę wydaje mi się być skrajną nieodpowiedzialnością. Dziękuję ślicznie. Profesor Witold Orłowski, ekonomista, był moim Państwa gościem. Serdecznie dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję za dzisiejszy wieczór.